Dzień dobry, słuchajcie kolejnego podcastu kryminalnego na kanale Czarna Wdowa, a to jest historia z 1982 roku. Sprawa rodziny Johnson oraz rodziny Bentley. Sprawa z Kanady. Ale zanim przejdziemy do właściwej części podcastu, chciałabym wspomnieć jeszcze o dwóch ważnych rzeczach. W poprzednim podcaście wspominałam o zbiórce i chciałabym tylko wspomnieć, że udało się zebrać 1500 zł od tego czasu. Nie wiem, ile z tego wpłacili widzowie, czyli ile wy wpłaciliście, ale każdemu, kto wpłacił, chciałabym bardzo podziękować i, i mam nadzieję, że i tym razem mogę liczyć na Waszą pomoc. Do hulaj duszy i do mnie zwróciła się Wicka, która opowiedziała historię o swoim przyjacielu. Jego żona zachorowała na raka jelita grubego. Została założona zbiórka, link do niej znajdziecie w opisie. Jeśli ktoś chciałby podarować komuś świąteczny prezent, to będzie to doskonała okazja. Można też przeznaczyć swoje 1,5% podatku. Ode mnie również będzie jakaś cegiełka. I druga sprawa: Matka Chrzestna Hulaj Duszy założyła kanał kryminalny. Od dłuższego czasu interesowała się tą tematyką i zdecydowała się założyć kanał. W chwili, kiedy słuchacie tego podcastu na kanale Monaliza jest już dostępny do przesłuchania pierwszy podcast. Pamiętam swoje początki i po przesłuchaniu tego podcastu stwierdziłam, że ma duży potencjał. Swoją drogą, mój kanał funkcjonuje już od prawie trzech lat. Pierwsza sprawa na kanale Monaliza dotyczy sprawy Katrin Knight. Więc oczywiście zachęcam do słuchania. Link do tego również znajdziecie w opisie i w komentarzu przypiętym pod tym podcastem. A teraz zapraszam do słuchania. Tym razem zaczniemy od trochę innej strony będzie więcej o samym śledztwie, co pewnie ucieszy osoby, które nie lubią słuchać na temat dzieciństwa. Przenosimy się do roku 1982. Był początek sierpnia. Państwo Johnson szykowali się na wycieczkę, którą zaplanowali już kilka miesięcy wcześniej. Rodzina składała się z czterech osób. Clarence Robert Johnson, nazywany przez wszystkich w skrócie Bob, miał 44 lata i urodził się w Saskatchewan, jednej z kanadyjskich prowincji, leżącej w środkowej części kraju. Od kilkunastu lat pracował w tej samej firmie w West Bank, niewielkim miasteczku położonym na południu Kolumbii Brytyjskiej. Był drwalem, jego praca była wyczerpująca, ale był z niej zadowolony. Był też lubiany przez współpracowników. Jego koledzy opowiadali, że był sumienny, odpowiedzialny, ciężko pracował, jednocześnie nigdy nie tracił dobrego humoru i często pod koniec zmiany gwizdał pod nosem. Najczęściej spędzał czas na wolnym powietrzu latem jeździł motocyklem, a zimą jeździł na skuterze śnieżnym. Oprócz tego lubił oglądać mecze hokeja. Zazwyczaj można było go spotkać w towarzystwie rodziny. Był bardzo rodzinny, a jego córki były dla niego najważniejsze, tak jak żona, z którą był od ponad 20 lat w związku małżeńskim. Jego żona miała na imię Jacqueline, ale większość osób mówiła na nią Jackie. Była o trzy lata młodsza od Boba, miała 41 lat. Był on jej pierwszą i jedyną miłością. On pracował na pełen etat, a ona zajmowała się domem i dziećmi. Urodziła się w Kolumbii Brytyjskiej, tam spędziła całe życie i tam mieszkała cała jej rodzina. Bliscy opisywali, że była oddaną matką i żoną. Była opiekuńcza, troskliwa, dbała o to, aby nikomu niczego nie brakowało. Parę lat wcześniej zaczęła interesować się fotografią i Bob kupił jej aparat, który zabierała ze sobą prawie wszędzie robiła wiele zdjęć, które później wywoływała i umieszczała w rodzinnym albumie. Parę tygodni przed wycieczką kupiła film, który miał wystarczyć do końca wyjazdu. Państwo Johnson mieli dwójkę dzieci, a właściwie dwie córki. Obie były długo wyczekiwane. Jackie była niewiarygodnie szczęśliwa, kiedy po ośmiu latach małżeństwa na świat przyszło ich pierwsze dziecko, córka Janet. W 1982 roku skończyła 13 lat i od września miała zacząć chodzić do liceum. Większość dnia spędzała w szkole. Poza tym kilka razy w tygodniu jeździła na zajęcia z gry na fortepianie. Nie była pewna, czy to coś dla niej, ale jej rodzice chcieli, aby nauczyła się grać na jakimś instrumencie albo by zaczęła uprawiać sport. Weekendy spędzała na świeżym powietrzu. Od kilku lat należała do drużyny skautek i podczas rodzinnych wycieczek często pokazywała rodzicom czego się nauczyła. Jej młodsza siostra, Karen, miała niecałe 11 lat. Skończyła piątą klasę i od września miała iść do szóstej. Tak jak siostra należała do drużyny skautek i uczyła się grać na fortepianie. Dziewczynki były ze sobą blisko, dobrze się dogadywały i lubiły spędzać ze sobą czas. Była między nimi niewielka różnica wieku. Miały wspólnych znajomych i przez większość czasu nawet nie odczuwały tego, że nie były w tym samym wieku. Rodzina mieszkała w West Kelowna, wcześniej to miasto było znane jako West Bank. Znajduje się ono w dolinie Okanagan, w Kolumbii Brytyjskiej. Na tamtych obszarach jest ciepło w porównaniu do innych części Kanady. Latem jest ciepło, ale nie gorąco, a zimą temperatura spada poniżej zera. Na początku lat osiemdziesiątych mieszkało tam kilkanaście tysięcy mieszkańców. Z jednej strony otacza je jezioro Okanagan, a po przeciwnej stronie biegnie autostrada. Miasto nie jest duże. W tamtych latach, kiedy mieszkało tam mniej ludzi, większość osób znała mieszkańców sklepikarzy i nauczycieli pracujących w miejscowej szkole. Do miasta prowadzą kręte, wąskie drogi. Można mieć wrażenie, że jest się odseparowanym od reszty świata. Ale po drugiej stronie jeziora znajduje się Kelowna, znacznie większe miasto. Pierwszą rzeczą, która rzuca się w oczy, jest zieleń, góry i lasy, dalej niż sięga wzrok. Państwo Johnson lubili jeździć na wycieczki, a w czasie wakacji albo ferii zimowych przeważnie jeździli na kemping. Państwo Johnson mieli jechać na dwutygodniowy kemping. Koledzy z pracy Boba pamiętali, że mężczyzna z ekscytacją opowiadał o planowanej wycieczce. Mówił, co planują zobaczyć. Wszyscy, którym powiedział o wycieczce, wiedzieli, że on i Jackie zaprosili rodziców Jackie, aby pojechali razem z nimi. Nie był to pierwszy taki wyjazd. Bob dobrze dogadywał się ze swoimi teściami, a dla rodziców Jackie była to okazja, aby spędzić więcej czasu z wnuczkami. George i Edith Bentley, rodzice, mieszkali w Port Coquitlam, również w Kolumbii Brytyjskiej, niedaleko Vancouver, niecałe 4 godziny jazdy samochodem z miasta, w którym mieszkali państwo Johnson. George miał 66 lat, a jego żona Edith, 59. Byli małżeństwem od ponad 40 lat. On pochodził z Saskatchewan, a ona z Alberty. Od trzech lat obydwoje byli na emeryturze George przez całe życie pracował w tartaku. A po latach ciężkiej pracy on i Idyf zdecydowali, że chcieliby więcej czasu spędzać z rodziną i w otoczeniu przyrody. Dlatego za oszczędności życia kupili nowego forda pickupa, którego sami przekształcili w kamper. To będzie widoczne na zdjęciach. Camper stał się ich nowym domem. Na przodzie znajdowała się dodatkowa opona a na górze George przewoził kajak. Ponoć dla bezpieczeństwa pod samochodem przyczepiona była strzelba. Od tej pory jeździli do innych miast, zwiedzali rezerwaty przyrody i często zatrzymywali się na kilka dni w lesie i chcieli żyć w taki sposób tak długo, jak będzie im na to pozwalało zdrowie. Obydwoje byli w dobrej kondycji, wokół siebie mieli tak naprawdę wszystko czego potrzebowali. Kiedy robiło się zimno, George zbierał drewno i rozpalał ognisko. Idy gotowała posiłki z tego, co znaleźli w lesie. Łowili też ryby, a jeśli nie znaleźli czegoś, co mogliby zjeść, wykorzystywali puszki albo inne zapasy zgromadzone w kamperze. W 1981 roku państwo Bentley zdecydowali się wynająć dom i przez większość czasu mieszkali w kamperze. Jeśli warunki były bardzo niekorzystne albo jeśli czuli się samotni, odwiedzali swoje dzieci. Mieli syna Briana i dwie córki, Sharon i Jackie. Sharon początkowo planowała zabrać się ze swoimi rodzicami i siostrą oraz jej rodziną, ale ostatecznie po rozmowie z mężem zdecydowała, że pojedzie z mężem i dziećmi do innego parku, również na kemping. Państwo Bentley oraz Bob i Jackie z dziećmi planowali się spotkać w Clearwater, a konkretniej po zachodniej stronie rzeki North Thompson. Okolica jest znana wśród turystów. Wcześniej na tym terenie handlowano futrami z rodzennymi mieszkańcami. Na tym terenie spotykają się dwie rzeki – North Thompson i Clearwater, która została tak nazwana ze względu na to, że jest niemal przejrzysta. Jest to górzysty teren. W okolicy znajduje się niemal 100 jezior. To miejsce przyciąga wędkarzy, rodziny z dziećmi chcące odpocząć od zgiełku miasta – ale też osoby lubiące wspinaczkę i sporty ekstremalne, bo w pobliżu znajduje się kilka szczytów i można wziąć udział w spływie kajakowym oraz raftingu. W latach 80. na tamtym terenie działał młyn, dodatkowo uprawiano zboże. Później natomiast te tereny zostały przekształcone z myślą o turystyce, która obecnie przynosi co roku kilka milionów zysku. Przy jeziorach i rzekach znajduje się wiele pól namiotowych i kempingowych. Najbliższe większe miasto, gdzie znajdują się zajazdy, leży ponad 100 kilometrów od Clearwater, więc wszystkie osoby, które przyjeżdżają na wakacje w tamte rejony, śpią w namiotach, samochodach albo kamperach. Bob i jego teść byli podekscytowani, bo słyszeli od swoich kolegów, że na tamtym obszarze można złowić duże ryby. Poza tym w lesie znajdowały się jagody i grzyby, z których Ida planowała coś ugotować ze swoimi wnuczkami. Karen i Janet również ekscytowały się wyjazdem. Mogły się czegoś nauczyć i po powrocie zdobyć nową odznakę jako skautki. Jackie ustaliła z rodzicami, że podczas wyjazdu dziewczynki będą spały razem w namiocie przed kamperem. Ona i Bob zapakowali do swojego samochodu nieduży namiot i dwa śpiwory. Idyf i jej mąż zgodzili się, aby Jackie i Bob spali w kamperze. Było tam dość dużo miejsca, więc wszyscy by się zmieścili. W sierpniu było dosyć ciepło. Temperatura zazwyczaj wynosiła kilkanaście stopni, czasami ponad dwadzieścia, ale często padało. Państwo Johnson uzgodnili, że gdyby się ochłodziło, dziewczynki będą spać w kamperze. Drugiego sierpnia czteroosobowa rodzina Johnson wyruszyła w trasę, kierując się na północ. Bob kierował samochodem. Poruszali się niedużym sedanem z 1979 roku. Bagażnik był na tyle mały, że musieli umieścić torby na samochodzie. Przed spotkaniem z rodzicami Jackie pojechali do Reddir, miasta znajdującego się w Albercie, gdzie mieszkali ich przyjaciele. Nie mieli okazji często się z nimi spotykać, bo mieszkali ponad 700 kilometrów dalej. Uznali, że skoro i tak jadą na północ, to mogą skorzystać z okazji i nadrobić drogi, aby spędzić czas z przyjaciółmi. Zostali u nich na kilka dni. Rozmawiali o tym, co się działo u nich w ciągu ostatnich kilku miesięcy. Ugotowali razem kolację, a 9 sierpnia podziękowali za gościnę i z samego rana wyruszyli na południe. Musieli pokonać ponad 700 kilometrów. Minęli Calgary i skierowali się w stronę parku prowincjonalnego, gdzie czekali na nich idyw i George. Państwo Bentley wyjechali z miasta, w którym mieszkali w podobnym czasie co rodzina Johnson. Zatrzymali się na kilka dni w parku. idyw 6 sierpnia, cztery dni później, zadzwoniła do swojej córki Sharon z budki telefonicznej. Powiedziała, że dobrze się bawią, że wszystko jest w porządku, znaleźli odosobnione miejsce. I planowali wyruszyć 8 sierpnia w dalszą drogę. Wszystko wskazuje na to, że zgodnie z planem wyjechali 8 sierpnia, tego samego dnia dotarli do parku, gdzie mieli spotkać się z rodziną Johnson. Jackie i Bob przyjechali z dziećmi 9 sierpnia wieczorem. Obie rodziny spotkały się w parku prowincjonalnym Wells Gray. Park prowincjonalny jest podobny do Parku Narodowego. Ale jest kontrolowany przez osobne prowincje. Jest chroniony i na jego terenie znajdują się często rzadkie gatunki roślin czy zwierząt. Na terenie parków często organizuje się szlaki turystyczne, buduje się ścieżki rowerowe czy organizuje spływy kajakowe, żeby zachęcić turystów do odwiedzania parków. Wells Gray to piąty największy park prowincjonalny w Kolumbii Brytyjskiej. Ma ponad 5000 km kwadratowych i tylko na niewielkim obszarze można spotkać turystów. Można iść szlakiem przez cały dzień i nie spotkać nikogo. Jeśli ktoś chce spędzić wakacje w samotności, jest to idealne miejsce, ale z drugiej strony może być to niebezpieczne, bo trudno podać dokładną lokalizację, kiedy dojdzie do wypadku. Przy drogach działa zasięg, ale w latach osiemdziesiątych, kiedy dzwoniono głównie z budek telefonicznych, trzeba było szukać jednej z kilku budek, jakie znajdowały się w promieniu kilkudziesięciu kilometrów. Oznacza to, że gdyby coś się stało, nie można byłoby wezwać pomocy lub że służby zostałyby powiadomione zbyt późno. Rodziny nie chciały zatrzymać się na polu kempingowym, gdzie znajdowało się sporo turystów. Zamiast tego pojechali dalej, kierując się w głąb parku. Znaleźli idealne miejsce na kemping. To miejsce znajdowało się w lesie. Wcześniej na tym obszarze stały drewniane chaty, najprawdopodobniej było to więzienie, ale wtedy znajdowały się tam jedynie pozostałości, i na tym obszarze rodzina rozbiła obóz. Miejsce musiało być na płaskim terenie, niedaleko ścieżki. Dlatego, że ojciec Jacki musiał tam wjechać kamperem. Tak zrobili, a po rozbiciu obozowiska postawili namiot. Dodatkowo pod koła podłożyli cegły na wypadek gdyby kamper zaczął się staczać, na przykład w nocy. To, co działo się tamtego dnia i kolejnego, nie jest pewne. Można odtworzyć wydarzenie na podstawie tego, co dowiedział się detektyw prowadzący tę sprawę oraz co przekazał sam sprawca. Ten detektyw napisze później o tym książkę. Przeprowadzi dziesiątki wywiadów, aby ustalić, co przydarzyło się tamtego lata. Tamtego wieczoru, po rozbiciu obozu, rodzina zebrała drewno na opał i rozpaliła ognisko. Jackie i jej rodzice przywieźli jedzenie na najbliższe dni. Planowali kolejnego dnia rano wybrać się na ryby. Specjalnie wybrali miejsce niedaleko jeziora, aby mieć blisko do wody. Następnego dnia dziewczynki obudziły się jako pierwsze. Nie chciały budzić rodziców i dziadków, postanowiły więc na własną rękę zwiedzić okolice i zobaczyć, co można znaleźć w pobliżu. Nazbierały w lesie owoców, udało im się złowić rybę i kiedy wróciły do obozowiska, rodzice czekali na nie ze śniadaniem. Nie musieli się o nie martwić. Janet i Karen były samodzielne. W drużynie skałtek nabyły wiele przydatnych umiejętności. Potrafiły odnaleźć się w lesie i, gdyby się zgubiły, umiały znaleźć drogę powrotną. Już od jakiegoś czasu podczas każdej wycieczki dziewczynki mogły oddalić się od rodziców. Wiedziały, na ile mogły sobie pozwolić, i ich rodzice nie mieli nigdy obaw, że coś mogłoby się stać, bo dziewczynki zwykle były w zasięgu wzroku. W książce na temat tej sprawy pojawia się wspomnienie, że dziewczynki prawdopodobnie czuły na sobie czyjś wzrok, ale nie wiedziały, że ktoś może je śledzić. Może pomyślały, że to turyści idący po bliskim szlakiem albo zwierzęta, których w okolicy było sporo. Koło południa Bob i jego teść George poszli na ryby, a Jackie została z matką i swoimi córkami przy kamperze. Jackie przygotowała obiad. A jej matka Idyf upiekła ciasto z jagód, które zebrała w lesie. Wieczorem wszyscy siedzieli przy ognisku. Dorośli, w ramach rozrywki, opowiadali Karen i Janet różne historie, a później wszyscy poszli spać. Bob i Jackie oraz rodzice Jackie zamknęli się w kamperze, a dziewczynki położyły się w namiocie. I wtedy ktoś, kto obserwował ich od chwili, kiedy pojawili się w parku, postanowił zaatakować. 16 sierpnia państwo Johnson mieli być już w domu, w West Kelowna. Tego dnia w poniedziałek Bob miał wrócić do pracy po urlopie, ale nie przyszedł do pracy. Jego koledzy i przełożeni wiedzieli, że musiało się coś stać. Bob pracował w tej samej firmie od 20 lat i nigdy nie zdarzyła się taka sytuacja. Gdyby coś się stało, zadzwoniłby do swojego szefa i powiedział, że nie będzie w stanie przyjść, a nie odbierał telefonu. Wysłano pracowników do domu, w którym mieszkał z rodziną, ale wszystko wskazywało na to, że rodzina nawet nie wróciła z wakacji. Na podjeździe nie było samochodu, nikogo nie było w domu. Sąsiedzi twierdzili, że po raz ostatni widzieli rodzinę, kiedy Bob i Jackie wynosili z domu bagaże i szykowali się do wyjazdu. Mijały kolejne dni. 23 sierpnia. Zgłoszono zaginięcie Karen, Janet, Boba i Jackie Johnsonów, i dopiero później zgłoszono też zaginięcie rodziców Jackie. Nie udało się ustalić, czy wrócili z wakacji. Córka pary po raz ostatni rozmawiała z matką przez telefon, zanim rodzice spotkali się z Johnsonami. Tego samego dnia, 23 sierpnia, przekierowano sprawę do jednostki w Clearwater. Niedaleko parku prowincjonalnego, gdzie Johnsonowie i rodzice Jackie planowali spędzić wakacje. Sprawa była jednak znacznie bardziej skomplikowana. Trudno było dotrzeć do osób, które mogły przebywać w okolicy w tym samym czasie co zaginione rodziny. Nie wiadomo było, kiedy dokładnie rodziny zaginęły. Ostatnimi osobami, które miały z nimi kontakt, byli znajomi Jackie i Boba. Więc jeśli po drodze nie doszło do wypadku, 9 sierpnia Johnsonowie dotarli do Wells Gray. Bob nie pojawił się w pracy 16 sierpnia, czyli tydzień później, i dopiero wtedy odkryto, że rodziny zaginęły. A jednostki w Clearwater powiadomiono dopiero 23 sierpnia, czyli jeszcze tydzień później. Turyści, którzy przebywali w czasie zniknięcia rodziny w Wells Gray, wrócili już do swoich domów. Poza tym był to teren obejmujący tysiące Kilometrów kwadratowych. Jak na tak dużym obszarze można było odnaleźć zaginione osoby? Po zaginięciu rodziny pojawiły się spekulacje dotyczące tego, co mogło się wydarzyć. Wiele osób uważało, że ich zaginięcie jest powiązane z innymi tajemniczymi zaginięciami na terenie Kanady i Stanów Zjednoczonych. W końcu tysiące osób zaginęło w parkach narodowych i prowincjonalnych. Inni twierdzili, że być może zgubili się w lesie i nadal błądzą w poszukiwaniu drogi powrotnej. Nie wydawało się to jednak prawdopodobne. Wszyscy potrafili odnaleźć się w trudnych warunkach. George oraz Edith jeździli ze swoimi dziećmi, w tym z Jackie, na kemping przez wiele, wiele lat. Bo również potrafił się bez trudu odnaleźć. Wychowywał się w takim klimacie i takie warunki nie były mu obce. Dziewczynki należały do drużyny skautek i również potrafiły odnaleźć drogę powrotną. Poza tym, jeśli by się gdzieś zgubili w lesie czy w innym miejscu, to istniało duże prawdopodobieństwo, że w ciągu tych dwóch tygodni spotkaliby kogoś na swojej drodze, kogoś, kto by im pomógł. Znalazły się też osoby, które twierdziły, że rodzina chciała uciec. Miał być to zaplanowany wyjazd. Tylko pytanie, przed czym George i w czy. Jacki i jej mąż mieli uciekać. Nie mieli problemów w pracy, nie mieli wrogów, nie było żadnego tajemniczego elementu, więc i ta teoria nie wydawała się prawdopodobna. Były jeszcze osoby, które twierdziły, że członkowie rodziny dołączyli do sekty. Ale i ta teoria nie wydawała się przekonująca. Po paru dniach pojawiła się kolejna teoria. W okolicy było wiele klifów, urwisk, drogi były kręte i wąskie. Więc teoria związana z wypadkiem wydawała się bardziej przekonująca niż inne, ale pytanie: dlaczego w takim razie nie znaleziono nigdzie pojazdów ani członków rodziny? Parę dni później pojawił się kolejny trop. Pracownik miejscowej stacji benzynowej zgłosił się na policję z informacją, że 9 sierpnia widział rodzinę pasującą do opisu i miał okazję rozmawiać z mężczyzną, którym, jak podejrzewał, był George Bentley. Pracownik powiedział, że George tankował samochód, a kiedy przyszedł zapłacić, zapytał, gdzie znajdą dobre miejsce na obozowisko. Stacja benzynowa znajdowała się 60 km od Clearwater, na terenie parku. Można było przypuszczać, że rodzina rozbiła obóz w promieniu kilkunastu kilometrów od stacji. W ciągu kolejnych dni przeszukiwano lasy, obozowiska, pola namiotowe i łąki. Policjanci wypytywali właścicieli pól namiotowych, czy widzieli zaginione osoby. Rozwieszano zdjęcia, do poszukiwań dołączyli wolontariusze oraz oddziały z psami. Znaczną część przeszukiwano przy użyciu kładów lub na koniu, ponieważ były to miejsca trudno dostępne wysoko w górach, z dala od ulic. Była to jedna z najbardziej kosztownych akcji poszukiwawczych w historii Kanady. O sprawie było niezwykle głośno, ponieważ zaginęła nie jedna osoba, a sześć. Miesiąc po zaginięciu, 13 września, pojawiła się odpowiedź na pytanie, co stało się z tymi osobami. Na policję zgłosiła się kolejna osoba z ważną wskazówką. Był to mężczyzna, który zbierał grzyby w okolicy. Powiedział, że przypomniał sobie, że pod koniec sierpnia, kiedy zbierał grzyby na terenie parku, zauważył spalony samochód był w stanie wskazać dokładną lokalizację. Śledczy nie mieli wątpliwości co do tego, że chodzi o samochód należący do Boba Johnsona. Był to nowszy model Chryslera. Kolor się zgadzał. Inne szczegóły również. Mężczyzna powiedział, że samochód znajdował się w lesie, niedaleko drogi Battle Mountain. Śledczy od razu wyruszyli w drogę. Mieli problem z dotarciem na miejsce. Musieli zatrzymać się na poboczu drogi, i resztę przejść pieszo, dlatego że było tak stromo, że nie dało się jechać dalej pod górę. Mężczyzna miał rację. Śledczy zauważyli ślady opon prowadzące od ulicy w głąb lasu. Kilkadziesiąt metrów dalej znaleźli tablice rejestracyjne. Zostały częściowo uszkodzone, ale nadal można było odczytać napisy. Były to tablice pochodzące z samochodu Boba. Nieco dalej śledczy znaleźli spalony samochód a w środku coś, co wyglądało jak szczątki. Miejsce zabezpieczono i sprowadzono dodatkowe oddziały. Jeśli w samochodzie znajdowały się walizki lub rzeczy osobiste, zostały one doszczętnie spalone. Właściwie z samochodu pozostał sam szkielet. Nawet część metalu się stopiła. Śledczy zauważyli szczątki. Początkowo nie byli pewni, ale kiedy się zbliżyli zrozumieli, że były to kości. Główny śledczy powie później tutaj cytat. Idąc w stronę tego samochodu, można było to poczuć. Nie chcę powiedzieć, że był to zapach śmierci, ale można było wyczuć zapach śmierci. Wiedziało się, co się za chwilę zobaczy. A ponieważ większość dowodów została spalona przez sprawcę, należało dokładnie zabezpieczyć miejsce zdarzenia, aby nie pominąć żadnego istotnego szczegółu. Właśnie, mowa była o sprawcy. Co do tego śledczy nie mieli wątpliwości. Nie brano pod uwagę teorii, że rodzina mogła zginąć w wyniku nieszczęśliwego wypadku. Ktoś umieścił ciała w samochodzie Boba, a następnie pojechał w odizolowane miejsce i podpalił samochód. Zrobił to po to, aby pozbyć się dowodów. Ani na miejscu kierowcy, ani na miejscu obok nie znaleziono szczątków. Początkowo śledczy nie wiedzieli, czy w samochodzie znaleziono szczątki jednej czy dwóch osób. Dopiero po przeszukaniu okazało się, że na tylnych siedzeniach znaleziono szczątki czterech dorosłych osób: Jackie, jej męża Boba, oraz Edith i Georgia. Ze względu na to, w jakim stanie znaleziono samochód, śledczy podejrzewali, że sprawca użył benzyny lub podobnego środka, aby zatrzeć po sobie ślady. Dopiero po kilku godzinach śledczy otworzyli bagażnik. Wcześniej tego nie zrobiono. Skupiono się na przednich i tylnych siedzeniach oraz na obszarze wokół samochodu. Ale kiedy otworzono bagażnik, okazało się, że znaleziono coś jeszcze. Kogoś. Szczątki Karen i Janet. Potwierdziły to badania, ale już wtedy śledczy wiedzieli, że były to ciała dzieci. Wszystko się zgadzało. Marka samochodu, to, że znaleziono szczątki czterech dorosłych osób oraz dwójki dzieci. W 1982 roku nie można było wspomagać się technikami pozwalającymi określić DNA. Wspierano się głównie dokumentacją dentystyczną. Wstępne badania pozwoliły określić, w jaki sposób wszyscy zginęli. Trzy osoby zginęły na skutek postrzału. Na miejscu znaleziono naboje. Sprawca celował w głowę. Janet i Karen zostały postrzelone w tył głowy. Pocisk przeszedł przez czaszkę i przebił się tuż przy oczodole. Pozostałe osoby prawdopodobnie również zginęły na skutek postrzału. Jednak nie w głowę, a na przykład w klatkę piersiową. Ze względu na stan zwłok nie udało się tego ustalić. Śledczy wspominali, że zabezpieczenie dowodów, w tym szczątków, było jednym z najtrudniejszych zadań, ponieważ zostały niemal doszczętnie spalone. I kości kruszyły się w dłoniach, kiedy próbowano je przenieść. O sprawie mówiono w mediach. Przez przypadek dziennikarze dowiedzieli się, że znaleziono ciała krótko po tym, jak je odkryto i niedługo później na miejscu zjawili się dziennikarze, a nad lasami przelatywały helikoptery, ponieważ każdy próbował zdobyć jak najlepsze zdjęcie miejsca, które zabezpieczono. Krewni zmarłych również byli nękani przez prasę. Po śmierci rodziny Johnson do ich domu wprowadziła się siostra Boba ze swoją rodziną, aby opiekować się rodzicami Boba, którzy mieszkali tuż obok. Szczątki przekazano rodzinie. Pod koniec września odbył się pogrzeb, ale sprawy wciąż nie zamknięto. Nie znaleziono przerobionego na kamper pick-upa, ani żadnego znaczącego tropu, który mógłby doprowadzić śledczych do sprawcy. Czy był to ktoś, kto mieszkał w okolicy? Czy może był to turysta? Czy działał sam? Czy znał rodzinę? Dlaczego wybrał akurat ich? Jaki miał motyw? Było wiele pytań, a tak mało odpowiedzi. Nie wiadomo było gdzie rozpocząć poszukiwania. Nadal prowadzono poszukiwania i pojawiła się teoria, że sprawca uciekł i poruszał się kamperem należącym do Georgia. Policja miała informacje dotyczące tablicy rejestracyjnej, ponadto w wiadomościach pokazywano kamper i tablice rejestracyjne. W ciągu kolejnych tygodni śledczy otrzymali co najmniej kilkaset wskazówek, jednak żadna z nich nie okazała się trafna. We wrześniu na policję zgłosiła się kolejna osoba, która twierdziła, że widziała rodzinę w okolicach parku Wells Grey. Ta osoba twierdziła, że Johnsonowie i Bentleyowie zboczyli z głównej drogi i skierowali się w stronę pola, na którym wcześniej znajdowało się więzienie. Na miejsce wysłano oddziały. Jak się okazało, był to kolejny przełom w sprawie, dlatego że odkryto miejsce zbrodni. Znaleziono cztery cegły, których użyto do podparcia opon. Oprócz tego znaleziono puste puszki, ślady po ognisku, a także naboje. Ale nigdzie nie znaleziono kampera, co potwierdzałoby, że sprawca uciekł i albo porzucił pojazd na odludziu, albo nadal się nim poruszał. Jakiś czas później pojawiła się kolejna wskazówka. Świadek zgłosił, że we wrześniu widział kamper dokładnie taki, jak pokazywano w telewizji. Był charakterystyczny, bo był to przerobiony pick-up, więc trudno było go pomylić. Wszystko się zgadzało: kolor, tablice rejestracyjne. Świadek widział pojazd na stacji benzynowej. Jechali nim dwaj mężczyźni. Byli do siebie podobni, mogli mieć od 20 do 30 lat. Wydawali się zaniedbani: mieli brudne ubrania i nieuczesane włosy. Rozmawiali ze sobą po francusku. Na podstawie zeznań tego świadka oraz pracowników stacji benzynowej i pobliskiej restauracji udało się stworzyć portret pamięciowy. Ale nie udało się ustalić niczego poza tym, i sprawa utknęła w martwym punkcie. Po kilku miesiącach, w maju 1983 roku, śledczy wpadli na pomysł, co można zrobić, aby przypomnieć ludziom o tej sprawie. Ta sprawa jest w ogóle przykładem wytrwałości śledczych. Ponieważ zaangażowano w poszukiwania wiele osób, a główny śledczy, Michael Eastem, poprzysiągł sobie, że znajdzie zabójcę. O sprawie pisały media, pokazywano portrety pamięciowe i zdjęcia kampera w telewizji, a w maju replika zaginionego kampera wyruszyła w trasę. Śledczy przejechali cały kraj. Chcieli, aby ludzie zobaczyli na żywo, jak wyglądał kamper, licząc, że dzięki temu coś sobie przypomną. Pokazywano też portrety mężczyzn, którzy byli zamieszani w tę sprawę i mogli poruszać się kamperem. Chociaż wiele osób nie wierzyło w ten pomysł, znów pojawił się przełom. Mężczyzna mieszkający w innej prowincji w Ontario twierdził, że pod koniec września dwaj mężczyźni poruszający się takim kamperem zjawili się w jego warsztacie samochodowym i zaoferowali gotówkę za szybkie przemalowanie kampera. W trakcie pracy mężczyźni pokazali mechanikowi broń. Była to strzelba, dokładnie taka, jakiej użyto do zabójstw. Chcieli się jej pozbyć, a mechanik odesłał ich do znajomego. Śledczy podejrzewali, że trafili na ten właściwy trop, ponieważ mechanik podał wiele informacji, takich jak szczegóły dotyczące kampera, których nie podano do wiadomości publicznej. Ale jak się okazało, kamper nie znajdował się w innej prowincji czy w Stanach Zjednoczonych, a całkiem niedaleko miejsca, gdzie doszło do zabójstw. W październiku 1983 dzięki innej wskazówce udało się odnaleźć kamper. Znaleziono go w górach, całkiem niedaleko pola, gdzie doszło do zabójstw, ponad 1500 tysiąca metrów nad poziomem morza. Kamper, tak jak samochód należący do Boba, został spalony, jednak był on zniszczony w mniejszym stopniu niż jego Chrysler. Elementem, który od razu zwrócił uwagę śledczych i nie pasował do reszty elementów, było ścięte drzewo. Widać było, że zostało ono ścięte stosunkowo niedawno. Ścięte drzewo znajdowało się tuż obok samochodu, a nieco dalej śledczy znaleźli siekierę. Podejrzewano, że nieprzypadkowo sprawca zdecydował się porzucić kamper w tym miejscu. Znajdował się on niedaleko szlaku turystycznego, ale nie było go widać z oddali, ponieważ ten obszar był gęsto zalesiony. Więc tylko ktoś, kto przechodził obok, mógł go zobaczyć. Sprawca najprawdopodobniej użył siekiery, aby pozbyć się drzewa i móc porzucić kamper nieco dalej. Oznaczało to, że prawdopodobnie dobrze znał okolice, więc możliwe, że był to ktoś, kto albo bywał często na tym obszarze, albo tam mieszkał. Co więcej, wokół samochodu ktoś niedawno posadził drzewa, więc wszystko wskazywało na to, że sprawca wszystko przemyślał i zaplanował. Znaleziono szkielet samochodu, ale nigdzie nie było kajaku, który George przewoził na samochodzie. I teraz jedna z najważniejszych informacji, jeśli chodzi o śledztwo: w drzwiach pojazdu od strony pasażera znaleziono dziurę po kuli. Wszystko dokładnie sfotografowano, oznaczono, ustalono, że była to broń tego samego kalibru, której użyto do zabójstwa. I tutaj ważna informacja, Główny śledczy zdecydował się zachować te informacje w tajemnicy. To znaczy, nikt poza śledczymi i osobami współpracującymi z nimi nie wiedział o tym. Nie powiedziano o tym nawet rodzinie, ponieważ śledczy obawiali się, że ktoś może to przekazać prasie, a następnie ta informacja może zostać umieszczona w gazetach. A ponieważ uważano, że sprawcą jest ktoś, kto mieszkał w pobliżu i dobrze znał ten teren, zaczęto przesłuchiwać wszystkie osoby pracujące lub mieszkające w okolicy. Jedną z takich osób był mężczyzna, który wraz ze swoją żoną mieszkał niedaleko pola namiotowego w Clearwater. Kiedy śledczy zjawili się w jego domu, aby zadać mu kilka pytań, mężczyzna sprawiał wrażenie, jakby coś wiedział. Śledczy chcieli rozmawiać z jego żoną, ale mężczyzna na to nie pozwolił. Żona wspomniała w rozmowie ze śledczymi coś o jakimś Davidzie, który mieszkał w okolicy i śledczy zaczęli obserwować dom pary, czekali aż mężczyzna opuści dom, a następnie poszli porozmawiać z kobietą na osobności. Kobieta postanowiła powiedzieć wszystko, czego dowiedziała się od męża. Powiedziała, że David Sherring, mieszkający w okolicy, powiedział jakiemuś swojemu koledze oraz jej mężowi, że znalazł skradziony pojazd. Nie chciał tego zgłaszać na policję, tylko chciał przywłaszczyć sobie ten pojazd i go zarejestrować w sposób legalny. I wtedy padła ważna informacja, ponieważ kobieta powiedziała, że David wspomniał o tym, że od strony pasażera znajdowała się dziura po kuli. Jak wspominałam chwilę wcześniej, tej informacji nie podano do wiadomości publicznej. I tylko ktoś, kto był w to w jakiś sposób zamieszany, mógł wiedzieć, że właśnie tam znajdowała się dziura po kuli. David pytał o to swoich kolegów, ponieważ chciał naprawić ten ubytek i chciał dopytać, jak może to zrobić. Kobieta, która zgłosiła się jako świadek, nie była blisko z Davidem. Jej mąż znał się z nim, ale nie byli przyjaciółmi, po prostu mieszkali niedaleko siebie i w takiej małej miejscowości każdy znał każdego. To imię i nazwisko musiało pojawić się już wcześniej, ponieważ śledczy sprawdzali każdego, kto mieszkał w okolicy. Ale tym razem chcieli dowiedzieć się więcej na temat Davida Sheringa. David od lat mieszkał na rodzinnej farmie, właściwie na granicy z Parkiem Prowincjonalnym przy ulicy Wells Grey Park Road. Farma znajdowała się dokładnie dwie mile, czyli trzy kilometry dwieście metrów od miejsca, w którym odkryto ciała. Mężczyzna mieszkał tam przez całe życie. Urodził się na tej farmie, spędził tam dzieciństwo, wychowywał się tam, rzadko opuszczał Clearwater i w zasadzie nie opuścił nigdy prowincji. Podejrzewano, że sprawcą był ktoś, kto mieszkał w okolicy. David dokładnie pasował do profilu. Mieszkał w okolicy. Miał problem z utrzymaniem stałej pracy, więc miał dużo czasu wolnego i znał ten teren najlepiej ze wszystkich mieszkańców. David urodził się w 1959 roku, więc w momencie zabójstw miał 23 lata. Był młodym mężczyzną. Śledczym udało się dowiedzieć, że jego ojciec William żył i pracował przez całe życie w tamtym miejscu. On i jego żona prowadzili farmę, aczkolwiek nie było to ich źródło zarobku. William pracował w pobliskim więzieniu, tym, które później zostało zamknięte i zburzone. Było to więzienie, w którym przebywali mniej groźni przestępcy, którzy popełnili drobne przestępstwa, takie jak kradzież i tym podobne. On i jego żona hodowali bydło, a następnie je sprzedawali, i to było ich dodatkowe źródło dochodu. Państwo Shering mieli trójkę dzieci. David był najmłodszy i ta różnica wieku między nim a jego rodzeństwem była dosyć duża. Nauczyciele i jego koledzy ze szkoły wspominali, że nigdy się nie wyróżniał. Nie był towarzyski. Właściwie określano go jako samotnika. Wydawał się nieśmiały i wycofany. Przeważnie trzymał się na uboczu. Tak opisywano go, kiedy był dzieckiem i kiedy był już dorosły, również był uważany za spokojnego, Zdystansowanego człowieka, który najbardziej cenił samotność. Jeśli chodzi o wyniki w nauce, to był przeciętny, nie uczestniczył w żadnych zajęciach pozaszkolnych. Jednocześnie nauczyciele opowiadali, że David nigdy nie miał problemów z nauką, jego mocną stroną były przedmioty ścisłe i nauczyciele sugerowali, że powinien rozwijać się w tym kierunku. David jednak nie miał takich ambicji. Z tego, co mówili sąsiedzi i jego znajomi ze szkoły czy z pracy, David nigdy nie był w związku. Przez te wszystkie lata miał jednego znajomego, z którym czasem chodził na dyskoteki szkolne, a potem chodził na piwo do baru. Jednak najbardziej lubił spędzać czas sam. A nawet jeśli ktoś próbował nawiązać z nim jakiś kontakt, czy to w barze, czy w innym miejscu, David wycofywał się. Z tego powodu większość mieszkańców może nie unikała go, ale starała się ograniczać z nim kontakt, i w relacjach z innymi nie widać było tej serdeczności czy otwartości. Mężczyzna ukończył liceum w 1977 roku, w wieku 18 lat, i zaczął studiować mechanikę w Kamloops, mieście położonym niedaleko Clearwater. Nie były to jednak czteroletnie studia, a roczny kurs, po którym wrócił w rodzinne strony miał problemy ze znalezieniem pracy i niekoniecznie wynikały one z tego, że ofert pracy w pobliżu nie było, tylko z tego, że David nie potrafił utrzymać stałej posady. Nawet jeśli wszystko było w porządku, to wraz z upływem czasu okazywało się, że pojawiały się jakieś konflikty z pracownikami, że nie był zadowolony z pracy, przestawał pojawiać się w pracy i ten schemat cały czas się powtarzał. Wciąż brakowało mu pieniędzy, żył właściwie na granicy ubóstwa, więc podejmował różne prace dorywcze. Głównie pracował jako robotnik. Nie utrzymywał bliskich kontaktów z rodzeństwem. W czasie popełnienia zabójstw mieszkał z matką na farmie, jednak i z nią nie był zbyt blisko. Parę miesięcy przed zabójstwami wiosną 82 roku, William, ojciec Davida, miał atak serca, w wyniku którego zmarł. Po śmierci ojca miał pretensje do swojej siostry i brata, że musi sam opiekować się matką. Jego siostra mieszkała niedaleko, miała własną rodzinę. Jego brat również, i jeśli chodzi o brata, to poszedł on w ślady ojca i pracował w więzieniu. Życie brata i siostry było ustabilizowane, spokojne. Z tego powodu David przez całe życie czuł się jak czarna owca w rodzinie. Rok po zabójstwach w 83 roku David zdecydował się przenieść do Tumbler Ridge. W linii prostej jest to około 300 kilometrów od Wells Gray, ale aby się tam dostać, trzeba pokonać prawie 900 kilometrów. W Tumbler Ridge w tamtym czasie rozbudowywano kopalnie węgla, wielu mężczyzn przeprowadziło się tam z rodzinami w poszukiwaniu lepszej pracy, i David pomagał między innymi w budowie domów oraz rozbudowie kopalni. Ale i tym razem po kilku miesiącach pojawiły się problemy. David wdał się w konflikt ze swoimi współpracownikami, po czym odszedł z pracy. Nie chciał jednak wracać na rodzinną farmę, nie chciał opiekować się sam matką, i z tego powodu zdecydował się zostać w okolicy. On i kilku innych mężczyzn, których nazywał przyjaciółmi, zbudowali chatę w lesie skradzionych materiałów. Te chatę postawiono na czyjejś działce bez wiedzy właściciela. Znajdowała się ona z dala od nawet nie ulicy, ale ścieżki, więc prawie nikt nie wiedział o jej istnieniu. Panowały tam spartańskie warunki. Aby się utrzymać, David i jego koledzy kradli. Najczęściej kradli w nocy, wchodzili na teren budowy i kradli maszyny, sprzedawali je, a zarobione pieniądze przeznaczali na jedzenie i alkohol. Śledczy, dysponując tymi wszystkimi dowodami, zdobyli nakaz aresztowania. Aresztowano Davida Sheringa w 1984 roku. Aresztowano go w tej prowizorycznie wykonanej chacie. David stawiał opór, jego kolega groził śledczym bronią, ale po chwili przestraszył się i odpuścił. Zanim śledczy oraz David opuścili chatę, mężczyzna przyznał się do popełnienia sześciu zabójstw. Wtedy powiedział tylko tyle, że kiedy przechodził obok, zauważył członków rodziny i od tamtej pory, kiedy ich zauważył, obserwował ich. Przyznał się do zabójstwa wszystkich członków rodziny, jednak nie potrafił powiedzieć, dlaczego to zrobił. W kwietniu 84 roku odbył się proces. Wykorzystano zeznania świadków, w tym zeznania kobiety, która powiedziała, że David chciał zarejestrować skradziony samochód i naprawić. Drzwi od strony pasażera, które zostały uszkodzone. David nigdy nie wypierał się tego, co zrobił. Przyznał się do popełnienia zabójstw, został więc uznany za winnego. W podsumowaniu sędzia opisał te zabójstwa jako zabójstwa dokonane z zimną krwią, jako egzekucję sześciu bezbronnych i niewinnych osób rzeź, która za jednym zamachem zdewastowała trzy pokolenia co za tragedia! Co za strata i po co to wszystko. Koniec cytatu. Skazano Davida Sheringa na dożywocie z możliwością ubiegania się o zwolnienie warunkowe po 25 latach odsiadki. David został uznany za winnego zabójstwa drugiego stopnia, czyli zabójstwa dokonanego w afekcie. Najczęściej w przypadku tego typu przestępstwa skazywano więźniów na karę 20-25 lat pozbawienia wolności. Dożywocie w tym przypadku było maksymalną karą. Davida umieszczono w więzieniu, ale główny śledczy zajmujący się tą sprawą, Michael Eastham, wciąż miał poczucie, że czegoś nie wyjaśniono. Nie potrafił zrozumieć, dlaczego David Sherring wybrał akurat tę rodzinę. Jaki był motyw? To wciąż nie zostało wyjaśnione. Dopiero wtedy David ujawnił szczegóły dotyczące zabójstw i opisał, co wydarzyło się tamtego lata. Powiedział, że 9 sierpnia, przechodząc obok, zobaczył członków rodziny. Działał pod wpływem impulsu. Wtedy narodziło się w nim pragnienie, aby zabić. Nie znał tych ludzi. To, że obrał akurat ich za cel, było kwestią przypadku. Mężczyzna powiedział, że obserwował rodzinę przez cały dzień. 10 sierpnia wrócił do obozowiska. Obserwował dziewczynki, kiedy poszły same do lasu. A wieczorem Widział, jak Janet i Karen położyły się w namiocie, a dorośli zaczęli szykować się do snu. Wtedy postanowił zaatakować. Zastrzelił Georgia, Edith oraz ich córkę Jackie i jej męża Boba. Następnie umieścił ich ciała w samochodzie należącym do Boba. Janet i Karen nie spały. Słyszały hałas. Ich matka próbowała je bronić. Chciała pomóc im się wydostać z namiotu i uciec. Ale David był szybszy. David pomógł Janet i Karen wydostać się z namiotu. Powiedział, że wydarzyło się coś złego, że ich rodzice i dziadkowie musieli uciekać. Następnie zaprowadził ich do swojego domu, który był położony trzy kilometry dalej, i przetrzymywał je w swoim domu przez kolejny tydzień. David przyznał w rozmowie ze śledczym, że tak naprawdę jego głównym celem była Janet, starsza córka Jackie i Boba. Kiedy zobaczył ją po raz pierwszy, ponadto uznał, że musi się pozbyć jej siostry, dziadków i rodziców. Jego matka, która w tamtym czasie również mieszkała na farmie, nie zdawała sobie sprawy z tego co się dzieje. David przetrzymywał dziewczynki w stodole, przez kolejny tydzień wykorzystywał je seksualnie. W chwili kiedy je porwał, uznał, że po kilku dniach je zabije, obawiał się, że jeśli je wypuści, Zgłoszą się na policję, przez co zostanie schwytany. 16 sierpnia zastrzelił Karen, a dzień później w taki sam sposób zabił jej siostrę, Janet. Następnie przeniósł ich ciała z powrotem na obozowisko i umieścił ciała w bagażniku. Od tygodnia ciała leżały w samochodzie Boba i nikt ich nie znalazł. David doskonale znał ten teren. Wiedział, że nawet turyści rzadko tam bywają. Tak jak podejrzewali śledczy, David przejechał samochodem kilka kilometrów, zjechał na pobocze, wjechał nieco dalej, ponieważ chciał się upewnić, że nikt nie będzie w stanie dostrzec samochodu z ulicy. Następnie wylał na samochód benzynę i go podpalił. Przez jakiś czas poruszał się samochodem należącym do George'a. Ale kiedy o sprawie zrobiło się głośno, przestraszył się, że ktoś rozpozna ten kamper. Chciał go przemalować, ale w końcu porzucił ten pomysł i porzucił kamper niedaleko miejsca zamieszkania, a następnie go podpalił. Ta kwestia nie została nigdy wyjaśniona, ale dwóch świadków wskazało, że kamperem poruszali się dwaj mężczyźni. Jednym mężczyzną był David, a drugim najprawdopodobniej jego brat. Pojawia się więc pytanie, czy brat Davida wiedział o zabójstwach? Czemu za to nie odpowiedział? Czemu nie poniósł żadnych konsekwencji? Czemu nie wyjaśniono tej kwestii? 24 lata po skazaniu w 2008 roku David ubiegał się o zwolnienie warunkowe. Przekazał komisji do spraw zwolnień warunkowych, że jego fantazje seksualne i fantazje związane z przemocą pojawiły się, kiedy był nastolatkiem. Fantazjował o wykorzystaniu seksualnym, o zabójstwie. Te wizje wywoływały u niego podniecenie seksualne. I latem 1982 roku, kiedy zobaczył całkowicie bezbronną rodzinę, która rozbiła obóz z dala od pól kempingowych, zdecydował się zaatakować. W czasie rozmowy z komisją, sam wspomniał o tym, że nadal ma takie fantazje seksualne. Komisja do spraw zwolnień warunkowych oznajmiła, że mężczyzna nie jest przygotowany do życia w społeczeństwie. Podjął on Terapię dedykowaną dla przestępców seksualnych. Ale z uwagi na jego fantazję istniało duże prawdopodobieństwo, że po wyjściu na wolność mężczyzna ponownie popełni zabójstwo. David ubiegał się o zwolnienie warunkowe ponownie w 2012 roku po czterech latach i jego wniosek znów został odrzucony, ponieważ mężczyzna był w takim samym stanie. Podczas rozmowy z członkami komisji w 2012 roku. David przyznał, że już wcześniej popełnił zabójstwo. Powiedział, że krótko po ukończeniu liceum pobił, a następnie zabił nastolatka. Nie ujawnił jednak żadnych szczegółów i nie da się ustalić, czy ta sprawa została wyjaśniona, przynajmniej nie ma takich informacji w internecie. Przez to, że nigdy go nie złapano, poczuł się bezkarny. Między innymi z tego powodu postanowił ponownie zaatakować. Po odrzuceniu wniosku, David zmienił nazwisko. Od tej pory jest znany jako David Ennis i złożył wniosek o zwolnienie warunkowe ponownie dwa lata później, w 2014, ale przed rozmową z komisją wycofał wniosek. W tamtym czasie sprawa znów zyskała rozgłos. Rodzina ofiar postawiła sobie, aby David Sherring nigdy nie wyszedł na wolność. Jak sami mówią w wywiadach, chcą się upewnić, że żadna osoba nie zostanie przez niego skrzywdzona. Przed spotkaniem z komisją pojawiła się nawet petycja, aby Davida nie wypuszczono na wolność. Podpisało się pod nią ponad 15 tysięcy osób. W 2021 roku David, już Enis, złożył ponownie wniosek o zwolnienie warunkowe, ale jego wniosek został odrzucony. Nadal ma on skłonności do sadyzmu. Zdaje sobie sprawę z tego, że popełnił przestępstwo. Podczas rozmowy z komisją przeprosił nawet rodzinę. Jednak z uwagi na jego skłonności do przemocy, to ryzyko związane z tym, że znów popełni zabójstwo po wyjściu na wolność jest zbyt duże. Obecnie David Ennis przebywa w więzieniu w Kolumbii Brytyjskiej. Ma ponad 60 lat i wiele wskazuje na to, że nigdy nie opuści więzienia. Dziękuję wszystkim za przesłuchanie tego podcastu do końca. Ten podcast był trochę krótszy i trochę inny od tych, które zwykle omawiam, więc będę wdzięczna za informację zwrotną, czy jesteście zainteresowani takimi sprawami. I jeszcze jedna kwestia: czy w trakcie podcastu przeglądacie zdjęcia, które się pojawiają? Bo niedawno zaczęłam stawiać więcej zdjęć, pojawiają się też często filmy z tamtych miejsc, więc proszę napiszcie mi. Jak zawsze, przypomnę, że propozycje spraw można zgłaszać pod podcastami lub wysłać mi na maila. Wszystkie przeglądam i sobie zapisuję. Jeśli ktoś chce, można zostawić subskrypcję. Jeśli jeszcze nie subskrybujecie tego kanału, łapkę w górę lub komentarz, dzięki temu ten kanał może się rozwijać. Te podcasty docierają do większej liczby osób, także dziękuję. Słyszymy się przy okazji kolejnego podcastu i do usłyszenia. Trzymajcie się.